Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Mikurda, Fundacja Pantheon, a dzisiejszą rozmowę będę współprowadził z Ryszardem Szymańskim. Dzień dobry. Naszym rozmówcą będzie dr Jędrzej Morawiecki, doktor socjologii, doktor filologii słowiańskiej. Tak, i habilitowany nauk, teraz nowa dyscyplina o kulturze i religii. Pisarz, publicysta i reporter. Dzień dobry. Panie doktorze, będziemy rozmawiać o szamanizmie. Pan był na terenach dawnego, byłego Związku Sowieckiego, gdzie badał pan szamanizm, stąd pierwsze pytanie: gdzie to właściwie było i z jakiej okazji pan się tam wybrał? Najpierw pomyślałem, że, że przy, przypadkiem, ale pe, po pierwsze, przypadków pewnie do, do końca nie ma. Przypadkiem może trafiłem na szamana w Rosyjskiej Akademii Nauk, i wtedy jeszcze nie wiedziałem. Że moje życie dalej potoczy się w tym kierunku, i że później pojadę badać szamanów. I może w pewnym sensie przypadkiem, kiedy podróżowałem pierwszym razem po Syberii, to podróżowałem między innymi po Hakasi, to jest na południe od kraju Krasnojarskiego, już trzy dni od, od Moskwy, jadąc pociągiem. I tam rzeczywiście szamanizm był silny, ale ja wtedy jeszcze byłem studentem, reportażystą, pisałem dla, czy zaczynałem pisać dla tygodnika powszechnego. I wtedy wydawało mi się, że ten temat szamanizmu jest dla mnie za trudny. W takim sensie, że kiedy zacząłem rozmawiać z ludźmi, pamiętam na przykład rozmowę z ministrem spraw zagranicznych rządu hakaskiego, kiedy zobaczyłem, że tam nie ma kategorii dobra i zła w takim rozumieniu, do których ja byłem przyzwyczajony. Kiedy zobaczyłem, jak inaczej wygląda ta kosmologia, kiedy zaczął mnie pytać, takie zakłopotany, mówiąc, że no przepraszam, że o to pytam, ale słyszałem, że Wy, Katolicy wierzycie, bo oczywiście jak Polak to katolik, i to, to wtedy było wydawało się oczywiste, że, że podobno no, wierzycie, że w, w przemienienie, to znaczy, że no, nie chcę was obrazić, ale to chyba oznacza, że wy zjadacie ciało swojego Boga, skoro wierzycie, że to się naprawdę dzieje. No i taki właściwy był początek. Kiedy ja nagle zobaczyłem, że to jest świat, który jest światem fascynującym, ale wokół tyle wirowało, bo to był czas transformacji w Rosji bardzo okrutnej. To był czas, kiedy ja zacząłem badać zupełnie inną grupę, bliższą nam kulturowo, czyli milicjanta drogówki, który się ogłosił Chrystusem i o tym pisałem doktorat. No i potem ileś lat minęło. I ostatecznie razem z Bartoszem Jastrzębskim, którym, z którym wtedy współpracowaliśmy. Uznaliśmy, że pojedziemy jednak badać szamanów. Po naszej poprzedniej książce Krasnojarsk 0 która z kolei opowiadała raczej o katolikach i o protestantach w Krasnojarsku. No i tak to było. Wyjechaliśmy do UANUD. UANUD już jest dalej niż Hakasia, o której mówiłem. I szamanizm tam jest silniejszy. To jest jeszcze kawałek za Irkuckiem, skręca się w stronę Mongolii. No i tak się zaczęła ta przygoda związana z szamanizmem, która dla mnie z kolei była z jednej strony możliwością pisania książki takiej w Polsce się nazywa reportażowymi, ja wolę chyba mówić bardziej niefikcjonalna, ale oprócz tego to była jedna z taka składowa moich, moich badań religijności w dużych miastach syberyjskich, gdzie m.in. właśnie szamanów też badałem. To miało być moje następne pytanie, czy szamanizm przetrwał? Przez okres Związku Radzieckiego, ale rozumiem, że przetrwał, więc zapytał, w jakiej kondycji? Oceniać te kondycje zapewne należy w zależności od tego, co miałoby być punktem odniesienia. Czyli mógłbym zapytać, czego się pan spodziewa, jaka by ta kondycja miała być? Czy jest różnica między tym, a pewnie jest, a jaka, co było przed Związkiem Radzieckim, a co jest dzisiaj? Jest różnica, oczywiście, że jest. Co więcej, można właściwie zadawać sobie pytanie: co w ogóle ten szamanizm, który można było zaobserwować w latach 90. XX wieku, czy który można zaobserwować teraz, co ma wspólnego z tym przedrewolucyjnym? To, to jest pytanie bardzo trudne, ja dlatego tak zawahałem się myśląc o, o jego kondycji, bo to wszystko zależy od tego, o czym będziemy mówić. Czy będziemy mówić o kondycji instytucjonalnej? I powiedzieć, że ma się na przykład dobrze w tym sensie, że nie jest prześladowany tak mocno jak mniejszości religijne w Rosji w tej chwili po 2014 roku, choć z drugiej strony nie udało mu się wejść do takiego klubu VIP-ów, tak jak buddyzm na przykład. Czy myślimy o sferze duchowej, bo pewnie bardziej o tym, i czy myślimy wreszcie o ja wiem, pewnych zdolnościach magicznych czy paranormalnych, w które szamaniści, ale nie tylko szamaniści wierzą. Więc y, trudność po polega przede wszystkim na tym, że y, religijność w Związku Radzieckim nie tyle była y, zupełnie przerwana, ale ta ciągłość została bardzo mocno naderwana. I to już dotyczy nie tylko szamanizmu, ale tych innych konfesji, które badałem. To generalnie to wyglądało podobnie, czyli to są takie jakieś powidoki, to są strzępy. Mówię szczególnie o pokoleniu, które ja badałem, czyli ludzi urodzonych pod koniec lat 70. i na początku 80. W przypadku szamanizmu to byli właśnie szamaniści oraz sami szamani czy szamanki. No, ale to dotyczy tak samo innych religii, czyli w Prawosławiu albo na przykład w katolicyzmie, to będzie wspomnienie babci, która gdzieś modliła się w kącie, na przykład. To będzie jakaś ikona albo jakiś obraz czy symbol, który gdzieś był zauważony, czy o którym się usłyszało, czy zobaczyła go w jakimś filmie, nie rozumiejąc do końca, czym on jest. I z szamanizmem było podobnie, czyli było wiadomo, że na przykład dziadek był szamanem. Praktykowanie tego szamanizmu w muriacji było bardzo utrudnione, dlatego że te rekwizyty, które, które pozwalały wchodzić w trans. Choćby sam bęben, były bardzo no, kłopotliwe do używania ze względu właśnie na, na represje, które, które groziły w Związku Radzieckim. Nie tylko w czasach stalinowskich, bo tak zwykle się o tym myśli, ale jednak wtedy, kiedy wydaje się, że zelżało i na pewno zelżało dla um, Kościoła prawosławnego, ale te represje czy trafianie do łagrów to są nawet jeszcze lata 80. W związku z tym potem, w momencie, kiedy Związek Radziecki upada, to nagle pojawia się świat, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. To znaczy, mamy pewne wspomnienia i mamy wreszcie etnografów, którzy zajmowali się szamanizmem, którzy przywdziewają stroje i którzy stają się szamanami, którzy uczą się szamanizmu z Eliadego, na przykład. W tym sensie można się zastanawiać, czy oni odtwarzają tę tradycję, która była. No właściwie tak, tylko ta tradycja jest zapośredniczona poprzez książki. Oczywiście nie tylko takich szamanów mieliśmy. I w Mongolii na przykład szamanizm był o wiele silniejszy, dlatego że łatwiej też się było skryć, to znaczy było więcej przestrzeni niż, niż w Związku Radzieckim. Ale częściowo to wyglądało właśnie tak. Co więcej, w pewnym momencie szamanki i szamani zaczynają się orientować, kiedy są obserwowani i opisywani, czego się od nich chce, czego się szuka. Wiedzą, że tym, co jest legitymizacją bycia szamanem, jest choroba szamańska. W związku z tym, od pewnego momentu w wywiadach coraz częściej pojawiają się bardzo wyraźne symptomy chorób szamańskich, o których oni mówią. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że to jest skonstruowane absolutnie. Mówię raczej o tym, że w momencie, kiedy my w ogóle wchodzimy do pewnego świata religijnego, to mamy pewien bagaż przeżyć duchowych, dla których nie posiadamy zestandaryzowanej ekspresji. W momencie, kiedy wchodzimy w ten świat, to nagle okazuje się, że dostajemy pewien język i nie wiemy, co nam się wydawało, że widzimy albo co widzieliśmy, albo co działo się w naszym mózgu, to już zależy, jak sobie to nazwiemy, ale nie, jeśli nie tworzymy sztuki na przykład, no to nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, albo spychamy to po prostu, nie rozmawiamy o tym. Natomiast w grupie religijnej nagle okazuje się, że ktoś nam mówi, słuchaj, to był duch twoich przodków, który coś ci mówił. Albo ktoś mówi: Nie słuchaj. To oni tylko udawali duchów przodków, oni byli kim, kimś innym. A z kolei ten język okazało się, że przetrwał między innymi właśnie dzięki nauce i dzięki książkom, albo przekazom, które były spoza Rosji, czy spoza Związku Radzieckiego, a na pewno spoza Buriacji. Także ciężko to rozplątać, ale ja myślę, że to nie dotyczy tylko szamanizmu, to jest szersza rzecz. Tak, ale czy możemy ustalić, na ile powszechne były te praktyki szamanizmu właśnie w Rosji przedrewolucyjnej? Jest łatwiej mówić o buriacji, dlatego że nią się zajmowałem. Oczywiście nie wiem, mógłbym pojechać do Jogucji na przykład, mógłbym pojechać do, do Hakasi. Oczywiście one były powszechne, jeżeli chodzi o buriację. Do tej pory zresztą tak jest, że widać, że ten szamanizm rzeczywiście bardzo mocno żyje. Trwają dyskusje na temat tego, czy szamanizm jest religią jako taką. W każdym razie nie możemy mówić o jakimś kościele czy jednej instytucji szamańskiej, chociaż teraz tworzy się instytucje, które miałyby w jakiś sposób szamanów jednoczyć. Natomiast generalnie oni byli związani z miejscami i z rodami. W związku z tym ten szamanizm był synkretyczny już też wcześniej i to też widać też w tej chwili bardzo mocno. Przede wszystkim przeplatał się z buddyzmem, czyli to było tak i tak też jest, że do szamanów, a szczególnie jeżeli mówimy już o warunkach miejskich, którymi, którymi ja się zajmowałem, no to ten, ten podział jest jasny, to znaczy w sprawach takich bardziej duchowych możemy iść do, do lamów, możemy iść do dacanu i tam to spotkanie jest spotkaniem bardziej intelektualnym, takim, które może nam też wyraźnie budować jakąś kosmologię, której uczą się na przykład od znajomych lama, lamów też szamani, którzy im wyrusowują różne rzeczy na przykład. A do szamanów idziesz w sprawach doraźnych, bo szaman jest od tego, żeby załatwić sprawę, żeby z siebie uratować, albo żeby ci powiedzieć, że masz dar, który jest twoim brzemieniem, bo jesteś szamanem, czy szamanką, bo tak też może, może się zdarzyć. I to jest rzecz, która, która dotyczy yy, tak samo ludzi, którzy nie wiem, chodzą co niedzielę do kościoła katolickiego, chociaż akurat w to jest bardzo mała parafia, czy są prawosławni. U, prato, u protestantów rzadziej, dlatego że tam były, były raczej konwersje w drugą stronę, czyli ludzi z szamanizmu, którzy uciekali z szamanizmu, bojąc się go, i idąc do, w chrześcijaństwo, często nawet nie nazywając się protestantami, ale do ruchów charyzmatycznych, to, to jest jeszcze inna ścieżka. Taka, kiedy ten świat nas przygniata, wydaje nam się na tyle namacalny i na tyle trudny do ogarnięcia, na tyle nie jesteśmy w stanie sprostać żądaniom duchów, że szukamy protektora i chowamy się w ramach innego świata religijnego. Kiedy mówimy o szamanizmie, to o czym właściwie mówimy? Czy to jest jakiś system jednorodnych wierzeń, czy to jest system jednorodnych praktyk? Mówiąc najogólniej, no co nam pozwala zdefiniować dany system wierzeń i praktyk jako szamanizm? No, najłatwiej pewnie będzie powiedzieć, kim jest szaman czy szamanka, dlatego że oni szamanizm konstytuują. Więc jeśli mielibyśmy odróżnić, zastanawiać się, czym różni się szamanka, na przykład od Jasnowicki, którą spotykam w łanudę, która też mówi, że kontaktuje się z innym światem, to szamani czy szamanki wchodzą w trans. To jest po pierwsze, to jest najistotniejsze. I to jest element nieodzowny do kontaktu z innym wymiarem rzeczywistości. W ten trans, w ten odmienny stan świadomości można wchodzić za pomocą na przykład hiperwentylacji. Często wchodzi się za pomocą używek, akurat w przypadku buriacji najczęściej za pomocą alkoholu. A to, to nie jest spuścizna Związku Radzieckiego, tylko to, 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 to jest wcześniejsze co wiąże się też z no, ryzykiem zawodowym tej, tej, tej pracy. Więc po pierwsze wchodzimy w trans, po drugie szaman musi otrzymać dar. To nie jest tak, że szamanem mogę sobie zostać na przykład. Ja wiem, że można też pójść do seminarium i tam też ma być rozpoznane powołanie, ale generalnie jest rekrutacja, prawda? W przypadku szamanów jest tak, że ja muszę mieć chorobę szamańską, poprzez którą duchy mówią mi, że muszę zostać szamanem albo szamanką. A jeżeli tego nie zrobię, to będą się mścić na wszystkich, na kolejnych po linii męskiej, na przykład, członkach danego, danego rodu. To jest tym, co konstytuuje szamanizm od, w, w porównaniu z innymi wierzeniami, chociaż jak wiemy, on występuje w bardzo wielu częściach globu, prawda? I kosmologia nie jest uzgodniona. Raczej chodzi o element transu, który jest tym, co jest nieodzowne, i choroby szamańskiej właśnie. A czy wiesz może, jak rozpoznawana jest choroba szamańska? Choroba szamańska jest rozpoznawana przez szamanów. Co więcej, to szaman powie nam, że ktoś w naszym rodzie wcześniej był szamanem. To znaczy, bywało, no szczególnie po Związku Radzieckim, to bardzo często ta pamięć rodzinna, ona też była zatarta. No bo mogło być tak, że ktoś mówi, mówili mi w rodzinie, że moja prababcia na przykład była szamanką. Natomiast zwykle, kiedy rozmawiałem z szamanami czy z szamankami, to oni mówili... Powiedziano mi, że w którymś pokoleniu miałem szamanów, i w związku z tym duchy się tak pogniewały, że przez tyle czasu nie było szamana, że ja już muszę teraz nim być. Jak rozpoznaje się chorobę szamańską? To, to, nie będzie, to nie będą wskazówki, które dla nas będą w jakiś sposób użyteczne, dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, to i tak szaman ma o tym powiedzieć. I to, co jest istotne, to że w tej chwili to już nie odbywa się bardzo często w ramach właśnie linii rodowej. I niekoniecznie odbywa się w ramach jednego miejsca. To znaczy, że szamani zaczęli poruszać się choćby po całej Buriacji, a kiedy byłem na zjeździe z szamanów, to nawet było tak, że pojawiały się takie głosy, że dokąd doszedł Chinggis -Han tam, tam Han, tam oni mogą operować, czyli że mogą właściwie do Legnicy działać na przykład. Choroba szamańska w tych opisach, o których mówię, jest bardzo często chorobą psychiczną. Zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Czyli to może być moment, w którym zaczynamy słyszeć, że mówią do nas gniazdka elektryczne, na przykład, że właśnie słyszymy jakieś głosy, że widzimy jakieś rzeczy, że wypadamy poza burtę cywilizacji. I to też są bardzo często zdania, które się pojawiają. To się wiąże ze strachem, z przerażeniem, że ja wypadam z normalnych, z ról społecznych. W tym sensie szamanizm bez względu na to jak będziemy go opisywać i na ile wierzyć w istnienie jakiegoś wymiaru wirtualnego bądź jak wierząc w rzeczywistego tego wymiaru duchów to tak czy inaczej można powiedzieć, że on integruje i daje nam nowe role społeczne, które pozwalają nam wrócić do społeczeństwa. Czyli w pewnym sensie zalecza tę chorobę ale mówię to z pewną ostrożnością, dlatego że kiedy spotykałem się na przykład z psychiatrką kliniczną, ona mówiła, że bardzo często jest tak, że ci, którzy idą do szamanów i którzy stają się później sami szamanami czy szamankami, po paru latach te ich objawy już rzeczywistej choroby psychicznej się bardzo pogłębiają. Więc tutaj te zdania są, są różne. Więc to mogą być tego typu objawy. I te osoby, z którymi ja rozmawiałem, nawet byłem bliżej, nawet szamanu, którego przez chwilę byłem jego asystentem, na przykład, to też była osoba, która miała na przykład zdiagnozowaną schizofrenię w tym przypadku. To mogą być inne rzeczy, czyli to mogą być tragedie rodzinne, które się dzieją, czyli nie rozumiem, co się wokół mnie dzieje, że kolejne osoby giną w wypadkach samochodowych, nie, szereg nieszczęść, to mogą być okaleczenia. Czyli w momencie, kiedy czuję, nie panuję nad rzeczywistością, a jednocześnie szukam ciągu przyczynowo-skutkowego, dlatego że przecież religie to też nam dają. One nam uspójniają biografię, one nadają sens. Temu, co wokół, wyobrażeniu całego świata, łącznie z obietnicą jakiejś odpowiedzi na pytania egzystencjalne, dlaczego umieramy, dlaczego świat jest niesprawiedliwy, dlaczego chorujemy i itd., ale usensowniają też naszą biografię wstecz, czyli tłumaczą mi, dlaczego pewne rzeczy się stały. I ludzie bardzo często w momencie, kiedy szli do szamanów, czasem słysząc potem, że sami mają zostać szamanami, a czasem po prostu, że duchy żądają ofiary, to oni szukali, Usensownienia i nadania sensu nieszczęściom, które łączyli w jakieś sekwencje. I szamani dawali im te sekwencje. Mówiąc tak, rzeczywiście, zobacz, te rzeczy się układają, duchy coś do ciebie mówią. Niestety, zdarzało się też, że te ofiary były za trudne do spełnienia. I to były właśnie momenty jakiejś kolejnej konwersji. Ja powiedziałem kolejnej, dlatego że ja też w swojej książce habilitacyjnej używam terminu konwersji do wejścia w świat religijny. Bo właśnie w przypadku pokolenia, które były socjalizowane w Związku Radzieckim. A to była przecież polityka antyreligijna. Więc powiedzmy, że ta pierwsza konwersja, takie gwałtowne, to, to jest gwałtowne wejście w świat na przykład szamanizmu, ale potem może nastąpić kolejna kiedy? Na przykład jeżeli usłyszę, że mam złożyć ofiarę z młodego wilka i młodej wilczycy. Bo jeżeli nie, to kolejne osoby, czyli na przykład mój mąż, opowiadała mi respondentka, e, zginie. Wpadają w panikę, próbują znaleźć kogoś, kto upoluje im e, albo schwyta młodego wilka i wilczycę, ale to jest mniej więcej tak trudne, jakbyśmy to próbowali zrobić tutaj znaleźć kogoś we Wrocławiu. To nie jest tak, że w tej chwili w łandu są ludzie, którzy robią takie rzeczy. No i szukają wyjścia z tej sytuacji. I w tym momencie na przykład trafiają właśnie do grupy protestanckiej, mówiąc bardzo pragmatycznie, mówiąc: Szukaliśmy silniejszego ducha. I usłyszeliśmy, że Chrystus jest silniejszym duchem. Czyli że nie będziemy musieli płacić tego haraczu tam i wejdziemy tutaj po prostu. A jakie są te duchy w wierzeniach szamańskich? Czy przynależą do jakichś różnych obozów, tak jak to jest na przykład w chrześcijaństwie, że jest obóz dobra? obóz ze zła i jest jakaś taka no, wielka, prawda, duchowa walka, która odbywa się nieustannie od zarania naszych dzieł. Jak to jest, Szabani? No właśnie nie ma takiego dualizmu. To, 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 dlatego powiedziałem, że na początku zastanawiałem się na, na ile ja będę w stanie wchodzić w ten świat. No, mówię, to było dawno temu jeszcze w, w tych czasach studenckich, kiedy nagle zobaczyłem, jak, jak, jak ta rzeczywistość jest inaczej poukładana. Tam mamy rzeczywiście świat niższy, tak, taki podziemny i świat nadziemny i moglibyśmy to kojarzyć z czymś, co byłoby wyobrażeniem nieba i piekła, ale to jest Wyobrażenie mylne, to zupełnie nie na, nie na tej zasadzie działa. To, to nie jest tak, że do świata podziemnego schodzimy za karę, a do nadziemnego trafiamy w nagrodę. To jest raczej tak, że szamani czy szamanki są w stanie poruszać się po tych światach. Komunikując się z różnymi istotami, ta kosmologia może być różnie ułożona. Ona, ona transformowała, czyli na przykład ten szaman, właśnie, któremu ja polewałem i bryzgałem na przykład alkohol i mleko dla duchów i razem z nim dostałem nawet pierwszą wypłatę swoją asystencką, taką szamańską, w konkretnych sprawach, takich właśnie, żeby kogoś wyciągnąć z aresztu, żeby pozbyć się jakiegoś szefa, który jest wredny w pracy i tak dalej. I podobało się na przykład też bardzo konkretne, nie wiem, jakieś paragrafy karne i tak dalej, bo to właśnie miało do, doraźnie zadziałać. I on mi w pewnym momencie rozróżniał zrysował ten świat i mi pokazywał różnego rodzaju duchy, czyli na przykład cztery zachodnie staruchy, czy trzy były, czwarta jest czymś jeszcze innym w książce. To jest taki tytuł, właśnie książki po tych wyjazdach do D, które są nad, nad miastem. Ale to jest rzecz nowa, no bo wcześniej bo myśmy, ja byłem ciekaw, na ile są duchy miasta jakieś, prawda? W momencie, kiedy ten szamanizm przeniósł się też do miasta. on nie, nie, nie jest tylko czymś, co, co, co moglibyśmy znaleźć w, w kołhozach czy, czy, czy wsiach buriackich. Mamy, mamy oczywiście duchy rodowe, mamy duszki miejsc, też duszek biurowy, którego mi rysował na przykład też szaman, pokazując, że wyglądał trochę jak taka mała ośmiorniczka, któremu trzeba było dawać ciasteczka, i buriaci i burjatki w pracy wiedzieli, co on robi i że daje, a inne osoby, ludzie z zachodu, tak zwani, a z zachodu to są Rosjanie, nazywają ich też ludzie Białego Cara albo Biali po prostu z Zachodu, nawet jeżeli się jest z Władywostoku, czyli na wschód tak naprawdę od Ułanuda, to tak czy inaczej jest się człowiekiem z Zachodu. I właściwie to już nie ma wielkiego, większego znaczenia, czy, czy z Rosji, czy, czy ze Stanów, to jest po prostu to jest trochę wyobrażenie no, albo no, przekonanie, niewypowiadane do końca o kolonizacji, czyli że oni są skolonizowani przez tych białych, którzy, którzy nie rozumieją ich świata. Tylko, że w związku z tym, że w Związku Radzieckim i teraz w Rosji kolonizacja jest zupełnie nieprzerobiona, ona, ona bardzo słabo funkcjonuje w nauce, nie mówi się o niej, bardzo niechętnie się używa tych kategorii, to to są rzeczy, które są, ale pod spodem. I dopiero jak ja siedziałem dłużej na zebraniu szamanów, to słyszałem pewne rzeczy... A później na przykład dziennikarka, która pomagała mi i spisywała też część materiału, mówiła słuchaj, ja żyję całe życie w UANUD. Ja nie miałem pojęcia, że jest w ogóle jakiś problem, że jest na jakieś napięcie, bo ona nie była burjatką, na przykład. A potem okazało się, że ono jest. I na przykład w momencie, kiedy jak przyjeżdżałem do UANUD, to i był tam napis o rocznicy pokojowego włączenia buriacji do Rosji, to ten napis później znikł, dlatego że okazało się, że jednak pojawiło się zbyt dużo sprzeciwów. Okej, okay, czyli była ta siła, ale miałem w sumie nie o kolonizacji, mówić tylko o tych duchach. Więc nad tym wszystkim, jak mi też powiedział, no są też takie bardzo silne duchy. I narysował mi te duchy, ja patrzę, a tam pojawia się budda, pojawia się Chrystus, pojawia się Mahomet, i mówi, wiesz, no to ja z nimi nie mam kontaktu, bo to trzeba mieć bardzo silną antenę. To mało kto, może jest parę osób w de, które są w stanie z nimi bezpośrednio rozmawiać. Czyli powiedziałbym, że w tym sensie i w takim wyobrażeniu, tylko tak jak mówię, to nie jest uniwersalna kosmologia, z którą zgodziłby się każdy szaman, ale jest wyobrażenie takiego uniwersum w ramach którego właściwie my się też mieścimy jakoś. Tylko tyle, że szamanizm obiecuje oprócz tego, że niektórzy się go też boją, że może zaszkodzić, to obiecuje też realne załatwienie spraw. A czy mógłbyś się dopowiedzieć parę słów na temat tego świata nadziemnego i podziemnego, skoro nie ma w szamanizmie dualizmu, czyli nie możemy utożsamiać tego świata nadziemnego z dobrem, a podziemnego z złem? No właśnie, czym one, one są? Świat, y, świat podziemny rzeczywiście jest światem który jest no, niezbyt piękny. Wszystkiego jest pół. Ja nie jestem w stanie niestety odtworzyć, my, my cytowaliśmy też w książce jest te, te, te opisy tych światów, no, u Eliadego można też te rzeczy znaleźć. Wszystko jest odwrócone i wszystkiego jest pół. I rzeki są suche i ma się po jednej ręce i po jednej nodze i wszystko jest takie... Właściwie jak ja to czytałem, to mi się trochę, trochę, to, to, trochę kojarzyło z, z, z takim, no, właściwie z takimi piekielnymi wizjami, jak z rzeczywiście. Ale powiedziałem, że to nie jest piekło właśnie w tym sensie, że to nie jest tak, że nie wiem, tam się trafia za karę. Po prostu jest to część świata, który istnieje, do którego szamani też mogą się też udawać. Świat nadziemny jest światem takim, w którym, no to też mi opowiadał jeden szaman, na przykład o wizjach tego w, w momencie, kiedy odwiedzał ten świat. I on. Ja w ogóle zastanawiam się teraz, jak o tym mówię. Na ile to, to wyobrażenie, akurat ten świata podziemnego to są też rzeczy, które możemy znaleźć kiedyś. Natomiast na, na ile wyobrażenie świata nadziemnego albo nawet do znań mistycznych, o których mi opowiadano, na ile one jednak wynikły też z przenikania się i z innych religii. Dlatego że rzeczywiście mogą nam się kojarzyć ze światem, no, takim niebiańskim. To jest świat, do którego na przykład poleciał mój znajomy szaman i zobaczył światłość właśnie. Zobaczył też, że ma skrzydła, chociaż jak mówił, są skrzydłami błoniastymi. Był w stanie policzyć, ile ma w sobie dobra i zła i poczuł jedność i rozpuszczenie się w tym świecie. No właśnie, i teraz z jednej strony to, to są takie doświadczenia, no nie wiem, ja, ja mogę sobie przypomnieć też takie doświadczenia. To już tak nie naukowo, tylko prywatnie ze swojego życia. A z drugiej strony właśnie też można się zastanawiać, na ile nie okazało się, tak jak wcześniej mówiłem, właśnie o tych silnych duchach, takich jak Mahomet, Buddha i tak dalej. Czy nie jest tak, że pewnego rodzaju wyobraże, wyobrażenia? zostały zaczerpnięte z kultury z zewnątrz, już nie z szamanizmu. Chociaż było taki wcześniej, bo, bo ten synkretyzm, tak jak mówiłem, on, on też nie jest czymś, co pojawiło się dopiero w latach 90. -tych. Co mam na myśli? Niektóre duchy, na przykład, które się pojawiają, kiedy próbowano mi je opisać, to ktoś do, do, i to pyta mi, słuchaj, no, jak on wygląda? Bo ono, że pojawiły się leśne duchy, na przykład. No wiesz co, no nie wiem, no jak, jak Yeti, no tak, w, tak, tak mniej więcej. Albo ktoś inny mówi, no wiesz co, no, no jak mam się to powiedzieć? Jak, jak to czym jest ten stan mistyczny, kiedy ja podróżuję po, po tych światach? Widziałeś Spidermana? No to mniej więcej tak wygląda, czyli są odwołanie do Tolkiena, do Spidermana, do jakiegoś poruszania się w taki sposób i tak dalej, do, do, do kultury popularnej także. Ale nie możemy też wykluczyć, że te różnego rodzaju mitologie i szamańskie pomysły wpłynęły na kulturę popularną, bo chyba w tę stronę też no, oczywiście. inspiracja jasne, jasne, oczywiście. Podąża. A kim w ogóle jest współczesny szaman? No bo tak szaman to nam się prawda, kojarzy z jakimś namiotem położonym w leśnych ostępach, i czy szamani żyją tak jak właśnie w tych naszych czasami naiwnych wyobrażeniach czy to już są ludzie zupełnie miejscy, którzy gdzieś tam na uboczu swojej pracy zawodowej uprawiają też zawód szamana. Są bardzo różni. Oczywiście są tacy, którzy może by bardziej odpowiadali naszemu wyobrażeniu szamanów, czyli ci, którzy pozostali na wsi albo są rzeczywiście szamanem rodu. Ale jest ich o wiele mniej niż było. No w ogóle też jeśli mówimy o buriacji, to Buriacja sama w sobie stała się bardziej miejska. Co więcej, tak jak też mówiłem, już jeszcze raz przypomnę o tych latach 90., że część naukowców stawała się szamanami. Oni nie mieszkali na wsi, właśnie, tylko oni mieszkali w miastach. Ale to nie oznacza, że to są osoby, które są szamanami czy szamankami przy okazji. Część osób może to robić w taki sposób. Jeżeli tak jest, to często pojawia się konflikt w pracy, z pracą, właśnie. Ktoś mówi, że im więcej robi dla duchów. Albo im więcej robi dla ludzi, negocjując pewne rzeczy z duchami tym bardziej zaniedbuje rodzinę na przykład, albo zawala sprawy zawodowe. Tak mówi mi też szaman, na przykład, który miał firmę budowlaną na przykład i nagle się okazało, że te światy mu przeszkadzają albo że gdzieś jedzie samochodem i wbija się w jakiś inny wymiar i spotyka duchy. No bo na tym w ogóle też polega bycie szamanem, żeby te światy być w stanie zintegrować, żeby być w stanie tym tak zarządzać, żebyśmy nie wypadali z orbity. Tym się różni bycie szamanem od choroby szamańskiej. Prawda? Bo choroba szamańska to są widzenia, które nie są kontrolowane. A tutaj one są kontrolowane właśnie za pomocą alkoholu, też swoją drogą pamiętam takie moje naiwne wyobrażenie, bo jak pytam, czy, to, czy rozumiem, że ten alkohol to sa samogon, ale czy e, raczej, na co... Bo wydawało mi się, że to ma być takie bardziej no, organiczne i tradycyjne. A oni mówią, no, no wiesz, no, jak nie ma nic innego, to może być samogon, no, ale lepiej sklepowa. I za pomocą tego alkoholu, za pomocą bębnów, za pomocą w, e, też w dużych stowarzyszeniach, takie jak Tengeri na przykład, gdzie jest więcej szamanów, czyli pomocy wtedy też innych, Wchodzi się w ten trans i, yy, i tym transem się zarządza. To, to też na tym będzie polegać ta, ta różnica. Ok, więc część mieszka na wsi, duża część mieszka w mieście, część utrzymuje się tylko z szamanizmu, właśnie na przykład jeżeli jest w takim stowarzyszeniu, to może tak być, a część osób robi dwie rzeczy naraz, ale niektórzy marzą o tym, yy, czy mają nadzieję, że będą w stanie już być tylko szamanami, bo jest im za trudno. Rozmawiałem na przykład z dziewczyną, która już stawała się tylko szamanką, wcześniej pracowała w supermarkecie na Kasie. Supermarket w ogóle swoją drogą się nazywał Absolut. Też wtedy zobaczyłem, to jest też jest bardzo ciekawe, że dla części tych ludzi bycie szamanem, o ile generalnie na początku, było tragedią taką społeczną. Dlatego że szamanizm kojarzył się z czymś, co jest wsteczne, był zwalczany oczywiście przez komunizm, to, to oznaczał jakąś śmierć zawodową, z zabobonami się kojarzył i tak dalej to jednak od tego czasu w związku z rehabilitacją i szamanizmu i też identyfikacji narodowej burjatów czy etnicznej burjatów okazało się, że dla części tych ludzi, ludzi w dodatku, którzy mają jakąś diagnozę choroby psychicznej, którzy którzy wypadają i tracą nawet to co mieli, to że okazuje się możliwością awansu. Dlatego że nagle uzyskują szacunek, dlatego że że zyskują nowy zawód gdzieś z, tej, z tego lower class, z tej klasy robotniczej, nagle stają się, no nie wiem, czy można nazwać szamanów middle class, nie? Ale, w, ale mają zupełnie inny status niż, niż, niż mieli wcześniej. Więc bywa i tak. Choć jeszcze inna rzecz, która tutaj się pojawia, szczególnie w przypadku też szamanek, no to są rozwody. Czyli w przypadku szamanów to, co widziałem, co się pojawia, to jest problem alkoholizmu i też partnerek szamanów, które się też pojawiało w wywiadach, które mówiły mi, że boją się, albo oni sami mówili, że boją się, jak wchodzą w trans ich. Boją się agresji, boją się tego momentu, kiedy duchy, no bo duchy biorą nasze ciało, tak też oni mówili, w arendę, czyli wynajmują je jakby na, na, na ten czas i, i, i poprzez nie można wtedy, mm, poprzez to ciało można, można z nimi rozmawiać. Czyli z jednej tak było u mężczyzn, a u kobiet z kolei było tak, że bardzo często dochodziło do, do, do rozwodów. O ile u mężczyzn rozpad z, związku był co, czymś, co po prostu się pojawiało i się o tym jak specjalnie nie rozwodzili, to kobiety się częściej też Obwiniały o to. I ja myślę, że to wynika też z patriarchalnego systemu i Buryacji, i w ogóle w Rosji, i takiego konfliktu ról, który się w tym momencie pojawiał. Czyli opieki nad dziećmi, czyli męża, czyli tych zgrzytów, które się pojawiały, pewnej emancypacji, czyli właśnie bycie szamanką może być też jakiegoś rodzaju emancypacją i wejściem w zupełnie inny świat, który dla rodziny okazuje się światem niezrozumiałym po prostu. Jak wygląda ten trans? Bo yy, wspomniał Pan, że to jest jakieś przejęcie przez duchy. Że jest ono wykonywane w jakiejś określonej intencji, a jak to wygląda prawda, jak jest zorganizowane? Czy to jest właśnie zdarzają się tego rodzaju transe, czy tego rodzaju rytuały w tych prywatnych domach, mieszkaniach, w miejskich takich obiektach? Czy towarzyszą temu jakieś specjalne obrzędy, pieśni, przyrządy rytualne? Jak, jak, jak przebiega taki, takie wejście w ten trans? Te moje doświadczenia, tak, tak właśnie sobie myślę nad nimi. Ja, ja nie widziałem żadnego, żadnych takich obrzędów w mieszkaniu. Czyli one się odbywały albo tak, albo odbywały się na zewnątrz i to też jakieś dzieje z szamanami niestowarzyszonymi, to wyjeżdżaliśmy jednak poza miasto. I poza tym miastem to też może być. Aha, no przepraszam, widziałem u nas we Wrocławiu, widziałem, w barbarze. Kiedy przyjechał Szaman Topojew, od którego wszystko się właściwie też zaczęło, to jest Szaman którego, z Hakasi, którego spotkałem w Rosyjskiej Akademii Nauk, kiedy gościłem właśnie u profesora. Haritonowej, która jest jedną z takich szamano, szamanoznawczyń, bardziej rozpoznanych i z bardzo silną pozycją. I ja ją co pewien czas przy swoich różnych wyjazdach właśnie odwiedzałem. I tam spotkałem szamana Topojewa, bardzo ciekawą osobę. W tej chwili myślę, że przez część ludzi jest też kojarzona już w Polsce, bo właśnie przez Instytut Grotowskiego myśmy zaprosili i profesor Haritonową, i szamana Topojewa do, do, do Wrocławia, i od tego czasu wiem, że on też pojawia się w Polsce czasem. Natomiast Wtedy, wtedy był w Polsce pierwszy raz. I no i właśnie w barbarze wchodził w trans i kamłał, czyli szamanił nad klientem, dlatego że on też stosuje taką nomenklaturę. Co ciekawe, on jest doktorem fizyki i jest psychologiem również. Więc on jest o tyle interesujący właśnie, że jest w stanie operować w tych dwóch światach. On jest w stanie relatywizować swoje doświadczenie. Czyli mówi, że na przykład rozmawiał z duchem przodka i mówi mu... Słuchaj, ty jesteś tylko moją podświadomością. Na co ten się zaśmiał i powiedział, nieprawda, to ty jesteś moją podświadomością. Tylko, że te rzeczy, o, o których mówię, one nie są tak częste. W przypadku tego szamana, to jest też tak, po pierwsze, wygląda, jest ubrany w garnitur, często. Może używać rzeczywiście rekwizytów szamańskich, ale nie musi ich używać, chociaż tak jak mówi, one, one pomagają po prostu w wejściu w ten trans. W innych przypadkach jak to wyglądało? To było tak, tak jak mówiłem, że albo wyjeżdżaliśmy poza, z bębnem, poza, poza to blokowisko u ud gdzieś w step, albo, tak jak w przypadku Stowarzyszenia Tengeri, no to już jest wygląda trochę inaczej, bo to jest zorganizowane. Czyli to jest tak, że najpierw są obrzędy na zewnątrz, a potem wchodzi się do sali, trochę mi się to kojarzyło, jak taka salka parafialna wyglądało, i tam są kolejni szamani i szamanki, zajmują się klientami, to się odbywa co niedziela, więc tych klientów jest dużo i oni idą w szeregu, potem to trochę też z takiego dziwnego snu wygląda, ja też tak chodziłem, potem idą na czworakach jeden za drugim na przykład podchodząc do tego szamana, no i kiedy przychodzi Twoja kolej, to, to szamanka na przykład pluła mi w usta tą wódką. Nie wolno na nią patrzeć, twarz jest zasłonięta, dlatego że w tym momencie wchodzi duch, prawda? Czyli właśnie dzięki tym bębnom, dzięki alkoholowi, dzięki temu kamłaniu w nasze ciało wchodzi duch, to znaczy nasze w sensie szamanki. Co oznacza, że szaman czy szamanka zaczyna mówić zmienionym głosem, że bardzo często jest tłumacz, czyli druga osoba, która się porozumiewa i która zna też intencje, w której się przyszło, żeby załatwić jakąś sprawę na przykład i próbuje te rzeczy też załatwić. To, co następuje później, trzeba wyskakać tego ducha, żeby się go pozbyć i bardzo często szamani czy szamanki wymiotują. I do tego było specjalne pomieszczenie. Oni po prostu wtedy przebiegali, wchodzili do pomieszczenia obok, gdzie wymiotowali do, 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 do wiadra. I potem na przykład taki szaman, z którym tam się też bardziej zaprzyjaźniłem, on na przykład potem pytał mnie: Słuchaj, czy ja nad tobą kamłałem, czy nie? Bo on i rzeczywiście, myślę, że on nie, nie, nie był w stanie powiedzieć, on nie pamiętał, czy on ze mną pracował, czy ze mną nie pracował. Akurat on ze mną nie, nie, nie pracował, tylko, tylko kto inny. A jakie moce właściwie przypisują sobie szamani? Bo czy poza tym że są w stanie wejść w trans i że są przyjęci przez ducha, no również mówią o sobie, że posiadają takie dary jak prekognicji, może lewitacji, bo to chyba też często gdzieś się pojawia w takim piśmiennictwie dotyczącym szamanizmu. Czyli z czym Pan właściwie się spotkał? Z jakimi takimi autodeklaracjami co do posiadanych mocy szamanów? No Szamani i szamanki, z których poznawałem, choć pewnie teraz bardziej byśmy powiedzieli w że możemy się domyślać, że realizując te bardziej tradycyjne role, że może szamani by się bardziej chwalili, a szamanki mniej, ale tak nie było, to znaczy generalnie się mało chwalili. To nie jest tak, że, 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 że oni byli bardzo chętni do tego, żeby opowiadać o, o jakichś swoich niezwykłych mocach. W tym sensie to były też narracje, które mnie bardzo przekonywały. Najczęściej oni mówili o tym, wiesz co, ja nie wiem, to znaczy tak, oni, niektórzy mówią, że ja widzę pewne rzeczy, ale wiesz, to nie jest tak, że ja je widzę dosłownie. Czyli możemy w tym sensie możemy sobie wyobrazić te rzeczy jako coś, co nie jest od nas tak dalekie. Ja na początku zacząłem o tym mówić, że ten szamanizm był dla mnie trudno, trudno wyobrażalny, ale to są takie rzeczy, które na przykład ktoś mówi, że on bardziej słyszy. Albo ktoś mówi, że bardziej pewne rzeczy widzi, ale że one są nie do końca namacalne na przykład. To bardziej osoby takie jak Jasnowicki na przykład, to one, one były może chętniejsze do tego, żeby opowiadać więcej o swoich zdolnościach, właśnie nie wiem, odnajdywania taki najbardziej kłopotliwy przykład. Osoby, która się dobrze znała z szamanami kobiety, była w ogóle katoliczką, działającą w parafii, ale pracowała jako jasnowicka, i ona na przykład mówiła, że jednym z bardziej kłopotliwych zamówień było znalezienie krów w lesie. Dlatego że widziała te krowy, ale w lesie, no w las wyglądał dla niej podobnie i Po prostu to, co mogła powiedzieć, to, że widzi krowy i widzi drzewa i nie, nie, nie wiedziała jak do nich dotrzeć. Wracając do szamanów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, i to było dla mnie bardzo interesujące, to, że na przykład ktoś mówi mi tak, wiesz, mój mistrz mówi mi Mongoł przez ciebie przemawiał. Ja tam nie wiem, ja tam Mongoła nie widziałem, ale skoro on tak mówi, to pewnie był to Mongoł. Na przykład. Czyli znowu mamy, mimo tego, że ten szamanizm nie jest tak zinstytucjonalizowany jak na przykład kościoły, to jednak mamy wiarę w pewnego rodzaju instytucje czy legitymację kogoś, kto zajmuje wyższe miejsce w hierarchii, kto nam tłumaczy tę rzeczywistość i zarządza tą rzeczywistością. Trochę na podobnej zasadzie, jakbyśmy przyszli do wspólnoty chrześcijańskiej, ktoś by powiedział, to diabeł mówił, na przykład. Albo powiedz mi skąd to pochodziło: od diabła czy od Boga. Bo takie niepokoje z kolei, jak, sobie, jak, jak robiłem wywiady z katolikami w Rosji, one były częste, prawda? I szukamy wtedy kogoś, kto zakładamy, że ma, ma jakąś legitymację do tego, żeby wytłumaczyć, co myśmy tak właściwie widzieli. Co tam było, i potem sobie te rzeczy możemy uspłynić i potem możemy nawet opowiadać o tym w sposób bardziej plastyczny. Ale bardzo często te rzeczy są niedorysowane. To raczej jest kwestia tego, że duch do nas coś mówi, i i poprzez negocjowanie z nimi możemy osiągnąć wymierny efekt, taki, tak jak mówiliśmy. Poprawa nauki języka angielskiego, jakieś problemy psychiczne, wredny szef, albo sąsiad ma za fajny samochód i chce, żeby, żeby miał wypadek, na przykład. Niestety to też często były takie wredne zamówienia. Natomiast jeśli chodzi o takie, powiedziałbym, bardziej efektowne zdolności szamanów, to to są rzeczy, które pojawiają się zwykle w przeszłości. Kiedyś to było. Czyli bilokacja, na przykład, czyli to, że szaman był w stanie nagle znaleźć się na czubku drzewa. To są rzeczy, albo że właśnie go widziano w dwóch miejscach jednocześnie. Co, co ciekawe, one były często też y, związane na przykład y, z represjami komunistycznymi. Czyli taka mitologia kogoś, kto miał zdolności paranormalne, które pozwoliły mu na przykład nagle się znaleźć na wieżyczce strażniczej. Ale to też pamiętam, że w podobnym czasie jak badałem szamanów, usłyszałem jak przyjechał ksiądz z Rosji, który opowiadał o cudzie, dlatego że ksiądz, który był w łagrze, w obozie, Okazało się, że nie ma na sobie na przykład żadnej wszy, bo, co uratowało mu w jakiś sposób życie, co też postrzegane jako cudowne. Czyli takie te elementy represji na przykład stalinowskich czy represji komunistycznych, będą pojawiać się nie tylko u szamanów. Ale oczywiście generalnie przekonanie będzie takie, że wcześniej tak naprawdę, w ogóle jeszcze przed komunizmem, no to wtedy to byli ci, ci szamani, którzy mieli takie supermoce. Właśnie przed chwilą pojawił się wątek problemu, z jakimi ludzie przychodzą do szamanów, jak gdybyś mógł go jeszcze troszeczkę rozwinąć. No e, tak, no, pierwsze, e, f, ja o większości z nich, pewnie tych, z którymi się zetknąłem, to, to, to już wspominałem. Pierwsze to, to będą nieszczęścia, które nam się dzieją i szukamy wytłumaczenia tych nieszczęść i ktoś nam mówi, że to jest kwestia e, tego, że duchy coś do nas mówią. Przy czym jakie to mogą być nieszczęścia? To może być tak, że to są pewnego rodzaju choroby, po czym mówi się potem wyprawiliśmy obrzędy, szaman kazał nam zarnąć ileś baranów, Piliśmy wódkę i tak dalej, a potem ktoś zginął w wypadku, na przykład po tych obrzędach swoją drogą, więc właściwie moglibyśmy to wytłumaczyć też racjonalnie. A potem na przykład były kolejne obrzędy, bo jest kolejna tragedia, i ktoś zmarł na przykład z powodu zapalenia trzustki po tych baranach i, no i, i tak dalej. Więc to jest tak, że z jednej strony moglibyśmy te rzeczy tłumaczyć racjonalnie, ale to jest, ja powiedziałbym, że poniekąd to jest kwestia też, czasem to jest kwestia też naszego wyboru. Aczkolwiek u szamanów, w związku z tym, że ten świat nie jest tak jak Tolkien go dzielił, nie mówię teraz o literaturze, tylko mówię o, o jego tekstach naukowych, na kategorię zaczarowania i magiczności, to zaczarowanie jest pewną umową, w którą wchodzimy. Czyli ja, na przykład, mogę powiedzieć, że jeżeli mam znajomego czarnego szamana, który prosił duchy, żeby uwolniły go od daru, i, bo nie chciał być dłużej szamanem, ale wiedział i ostrzegano go, że duchy nie wypuszczają, ale miał nadzieję, że mu się to uda po czym tuż przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak mówiłem, miał podpisany kontrakt, chciał rozpocząć karierę w Hollywoodzie, gdzieś tam go zapraszano i rzeczywiście tak było. Kamła trzy dni na wyspie Olhon, czyli spożywa ten alkohol, rozmawia z duchami, wchodzi do zimnej wody i umiera. Jesteśmy w stanie te rzeczy wytłumaczyć też medycznie. Z drugiej strony możemy powiedzieć, duchy go po prostu nie wypuściły. I teraz tak, jeśli, jeżeli ten świat będzie światem, który dla nas nie jest światem zaczarowanym, tylko światem magicznym, no to w świecie magicznym jest tak, że czy my chcemy, czy nie, to te rzeczy po prostu się zdarzą. Czyli to nie jest tak, że ja sobie wybiorę, jak to będę czytał. Po prostu duchy Cię dopadną na przykład i tyle. Czyli w tym sensie świat magiczny, taki świat no, chyba bardziej na no, bliższy korzeniom, czy nie wiem, czy mogę użyć słowa pierwotny, no, jest, jest światem, w którym kategoria strachu jest o wiele, o wiele silniejsza. Te wszystkie rzeczy są namacalne. Więc to, w ramach czego możemy przychodzić do duchów, to może być to, nie rób nam krzywdy, albo pomóż nam, żeby ktoś nam nie, nie robił krzywdy. To mogą być choroby różnego rodzaju, to mogą być albo sekwencja na przykład wypadków, może być to choroba, może być to poprawa jakiejś zdolności. To, to, to też właściwie, no, jak pytamy, w jakich sprawach ludzie przychodzą. To trochę tak, jakbyśmy zapytali, jakie są intencje, jak wiem, że wracam znowu do naszego kręgu kulturowego i dominującej religii u nas, czyli rzymskokatolickiej, ale no to, to... Ja oczywiście nie mówię, że te intencje będą takie same, ale często, często tak. Czyli tragedia, choroba. Próba poradzenia sobie z czymś, co się już stało, albo próba zapobieżenia tym, co może być, ale to może być też, nie wiem, intencja, żeby dobrze zdać egzamin, albo żeby się poprawiło w pracy. Różnica pewnie będzie tylko polegała na tym, o czym już powiedziałem czyli, no tutaj jesteśmy nauczeni, że nie mogę na przykład złożyć intencji, która będzie odczytana nam, żeby mojemu sąsiadowi padł samochód. A czy pan, jako człowiek zachodu, naukowiec Wchodząc w ten świat magiczny, no doznał też czegoś, co było dla Pana w jakimś sensie niezwykłym, jakiegoś takiego poruszenia, czegoś, co można było wiedzieć, no było takim już wejściem poza tę kotarę tej naszej materialnej zwykłości. No doznałem, nie, nie wskoczyłem na czubek sosny, ani nie znalazłem się w tak. dwóch miejscach naraz. E, doznałem, trudno jest o tym mówić, pewnie gdybym był w stanie o tym mówić, to, to, to bym te rzeczy opisał. Tam troszkę jakichś rzeczy w Czterech Zachodnich Staruchach, one były opisywane. Ja, znaczy ja jestem w ogóle też swoją drogą w innym momencie niż byłem, bo ja się poruszałem pomiędzy różnymi nurtami religijnymi, jako badacz musiałem się nauczyć, żeby je relatywizować, co nie zmienia tego, że w sferze prywatnej te rzeczy byłem w stanie, no jakby to powiedzieć, nie ujmować systemowo, tylko przeżywać i opisywać w, w sposób bardziej liryczny. O, może, mo, może to byłoby najbliższe temu. Najsilniejsze doświadczenie, jakie przeżywałem, to jednak nie u szamanów, tylko wcześniej u wisarionowców. Dlatego, że jeżeli mamy kogoś, kto się ogłasza Chrystusem i ludzie, którzy wierzą, że, że on jest Chrystusem i mieszkają razem z nim w Tajdze i zostajesz z nimi na, na ileś czasu, a ja przez pięć lat też tam, tam jeździłem i zastanawiasz się nad tym, jak wyglądały początki chrześcijaństwa, co jest. No, wywracają się w jakiś sposób kategorie, też realności. Przy okazji jest to grupa, w której. Dopiero co tam na przykład zobaczyłem film Matrix po raz pierwszy, bo on wtedy trafiał na ekrany i tłumaczono mi, że... i był rekomendowany przez Visariona dla, dla, dla członków tej grupy i tłumaczyli mi, że oni żyją w prawdziwym świecie, a my, a my Matrixie i tak dalej. Więc to było chyba pierwsze i takie najsilniejsze doświadczenie. Znaczy, no nie wiem, no może oprócz takich doświadczeń, które jak się jest socjalizowanym w takiej katocentrycznej rzeczywistości, to, to, to będą rzeczy, które się przeżywało też, nie wiem, podczas komunii na przykład i jakiegoś wzruszenia też religijnego. U szamanów miałem też takie rzeczy, dlatego że ja generalnie, jak, jak, jak wchodzę czy, do, do jakiejś grupy, to staram się wejść w ten świat i wierzyć w ten świat. Czyli nie zaprzeczać temu, że duchy z kimś rozmawiają, na przykład. Co w związku z tym, to miałem jakieś sny albo półsny, które były bardzo, bardzo intensywne które tak jak w ogóle jest w rzeczywistości religijnej możemy interpretować jako pewnego rodzaju znaki albo możemy założyć, że są odbiciem rzeczywistości tego jak nasz umysł przepracowuje doświadczenie i to co do tej pory gromadziliśmy chociaż silniejsze niż to co działo się u szamanów no, miałem też doświadczenia, jeszcze a propos szamanów, śmierci na przykład Wiktora Szono, no, ale to nie są doświadczenia mistyczne, tylko po prostu takie doświadczenia osobiste, no, które wynikają z tej pracy terenowej. To silniejsze doświadczenia, tak silne jak w Wissarionosów na początku, to miałem na Donbasie e, ostatnio, e, ale to już jest zupełnie inna opowieść, bo to jest opowieść o tym, jak wojna wywraca nam świat religijny. Jak zupełnie podważa, znowu też kategorię dobra i zła w tym świecie chrześcijańskim, w którym ludzie operowali, jak tracimy wiarę, albo jak próbujemy ten świat religijny od nowa umeblować po takim szoku. No wojny, która przecież trwa tam przez cały czas. Więc to były z kolei takie doświadczenia, których jednak u Szamanów nie miałem, kiedy nagle się okazało, że muszę odłożyć materiał na przykład. Czyli że nie byłem w stanie przez ileś czasu spisywać tych wywiadów, że przez dwa tygodnie po powrocie jeszcze tutaj do kraju miałem miałem sny też związane z tym, co robiłem, a książka, która wyjdzie teraz w lutym, Szuga, też pracowałem nad nią długo. Później, właściwie parę miesięcy później zacząłem dopiero też pracować na tym, na tym materiale, składać go w całość. Z szamanami było tak, że ja również czułem, jakby część tych podróży odbywała się po powrocie. Rzeczywiście tak jest, bo to są bardzo intensywne wyjazdy. I ja pewne rzeczy zaczynam słyszeć dopiero po powrocie. Czyli jeżeli spotykam się z trzema, czterema osobami, na przykład jednego dnia, w warunkach miejskich to jest możliwe, w wiejskich by nie było możliwe. Czyli mam cały dzień wypełniony różnymi spotkaniami, narracjami, bardzo intensywnymi, intymnymi, bo opowieści religijne są przecież zawsze intymne. To od pewnego momentu to jest trochę tak, jakbyśmy byśmy mieli w mozili otwartych, nie wiem, 30 zakładek i nam już się zapycha komputer. To trochę ja czuję też, że się tak zapycham. Nawet wiem w ogóle, w którym momencie się zapcham i wiem, że muszę mieć dzień wolny podczas wyjazdu terenowego. I potem jestem w stanie pracować, ale to już nigdy nie jest to co było na samym początku wyjazdu. I potem prawdziwa podróż zaczyna się dopiero przez przestępę trójki w momencie kiedy, kiedy wracam do kraju i wtedy jeszcze raz zaczynam te rzeczy słyszeć i one zaczynają do mnie mówić. Tak zresztą to tak było do tej pory i tak myślę że jest nawet z tą książką habilitacyjną, bo ja materiał zbierałem przez od 2011 roku. Do niej, a książka się ukazała w 2018. I teraz już widzę, że te same materiały, wywiady biograficzne, które zbierałem, zaczynam trochę inaczej czytać, że tam są inne rzeczy, inne wskaźniki, które, które, które da się odnaleźć. Zapytam jeszcze Pana, tak już kończąc naszą rozmowę. Czy szamanizm ma jakiś wpływ na naszą współczesną zachodnią kulturę? Bo wiemy, że są różnego rodzaju ruchy New Ageowe, właśnie u nas przecież też coraz więcej jest takich osób zajmujących się chociażby jasnowictwem czy różnego rodzaju sztukami mantycznymi. Nie zajmował się Pan tym nigdy naukowo, ale czy tak z takiej zwykłej, po prostu codziennej obserwacji ma Pan czasem wrażenie, że odnajduje Pan pewne dalekie echa szamanizmu, że możemy powiedzieć, że gdzieś ci współcześni nasi tutaj ezoterycy czerpią z tego, z czym Pan spotykał się na Syberii? Na pewno, czerpią, na pewno czerpią, choć w różny sposób, bo, bo to może różne rzeczy oznaczać. Ci, którzy nazywają się szamanami, niekoniecznie mają pojęcie, czym jest szamanizm. Czyli na przykład mówią o szamanizmie, nie znając tych technik wchodzenia w, w trans, no bo tak swoją drogą, bo kiedy jeszcze było to pytanie o ten trans, te, te, ten, ten trans jest mierzalny. Czyli Rosyjska Akademia Nauk bada fale mózgowe na przykład i, 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 i to nie jest tak, że nam się coś wydaje, albo będziemy uderzać w bęben ileś razy i powiem, że jestem w transie. Tylko rzeczywiście to jest taki stan, który, który jest stanem pra prawdziwego transu. Co więcej, tam nawet w pewnym momencie pamiętam, jak rozmawiałem, tylko nie wiem, co dalej z tych badań wynikło. Mówiło się o tym, że te fale mózgowe zestrajają się klienta i szamana. Więc y, jeśli mówimy o, tych, y, o naszej kulturze i o nowych ruchach, z jednej strony, właśnie niekoniecznie te osoby, które mówią o szamanizmie, będą, będą wiedziały, czym on jest. Ale jestem też bardzo ostrożny i nie chciałbym w związku z tym deprecjonować w jakiś sposób tych nowych ruchów i mówić o nich pogardliwie, bo to są, niejrz w ogóle dla mnie jest bardzo ciekawym zjawiskiem, które oczywiście w Polsce było piętnowane też w związku z jednym dominującym kościołem, tak jak w Rosji z tych samych powodów, ale innym kościołem się te, te rzeczy krytykuje. Natomiast te indywidualne poszukiwania i ten synkretyzm może być bardzo ciekawy. Ja słuchałem tych rzeczy i obserwowałem je, nie wiem, byłem zapraszany na przykład na festiwal Wibracje, on jest tego rodzaju festiwalem, gdzie, gdzie, gdzie przyjeżdżają właśnie ludzie bardzo różnego rodzaju, tacy bardzo, bardzo barwni. Prezentując naukę, paranaukę, parawiedzę czasem. Niektórzy mówią o byciu szamanem, a niekoniecznie te, wiedzą właśnie, czym to jest. A ktoś jest zafascynowany. Tak zwanymi Indianami, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo różne osoby tam mogą być, ale wśród tych osób jest wiele osób, które są osobami poszukującymi, a które nie, od, nie, odnoju, nie odnajdują się w tradycyjnym systemie religijnym, który, jak wiemy, też obyczajowo jest zapóźniony. A je, a, no i mamy do czynienia z kryzysem wizerunkowym i instytucjonalnym w tej chwili i ogromnym takim spadkiem zaufania do kościoła, który, który w przypadku Polski jest też bardzo widoczny. Więc część tych ludzi przesuwa się w takie, w takie rejony. Część tych ludzi może, nie wiem, trafić na przykład do szamana Topojewa, kiedy przyjeżdża do Polski. Zresztą no mamy, mamy innego rodzaju rzeczy jeszcze. No mamy, tylko to już nie, nie jest szamanizm, ale takie, które mogą nam się kojarzyć jakoś z tymi re, regionami. To jest ajałaska, na którą ludzie jeżdżą, też z jakichś powodów wymiernych, prawda? Czyli te odmienne stany świadomości, które też mają komuś coś załatwić czy, 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 czy poukładać. Więc niewątpliwie szamanizm będzie czymś, co będzie do nas powracać. Techniki są technikami, które, które są bardzo użyteczne i które, i które mogą być stosowane. Na ile on się sam zmieni, na ile się, jak to się czasem mówi, też pogardliwie skomercjalizuje, czy, a może, może to się już stało, tylko czy to jest czymś złym, a czy inne ruchy się nie skomercjalizowały religijne? Nie wiem. To znaczy, jasne jest, że ja, ja osobiście lepiej się odnajduję nie na takim festiwalu w Polsce na przykład, tylko rozmawiając z szamanem Topojevem albo jadąc do, do swoich znajomych ym, 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 z UD. Może dlatego, że oni lepiej posługują się tym językiem, tymi technikami i są w stanie te techniki i swoje przeżycia przełożyć, prawda, używając tego, tego języka. Może to jest kwestia tego. Teraz mamy czas powrotu takich wielkich, twardych narracji. To nie, w tym sensie to nie jest dobry czas dla, dla szamanizmu, czyli tych dużych narracji islamskich, katolickich, jakichś integryzmów, które się pojawiają. W Rosji na pewno to jest bardzo zły czas w tej chwili, w ogóle dla ruchów religijnych. Ale co będzie za lat 5 czy 10, to w, w, trudno jest przewidzieć teraz. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Naszych widzów zachęcamy oczywiście do zadawania pytań w komentarzach. Może będzie okazja, żeby w komentarzach odpowiedzieć, a może też spotkamy się następnym razem i będziemy kontynuować temat szamanizmu czy też innych zagadnień, którymi Pan się zajmuje. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.